Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam, dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, tu wpisz życzenia. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Proszę Państwa, powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube i publikacjami. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach, w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce, słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Pozdrawiam nadzorującego nasz kanał YouTube. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie z Państwem poświęcę Władysławowi Gomułce. Zanim do zagadnienia przejdę, kilka informacji poza dzisiejszym tematem, które w Polsce w mediach piszących po polsku nie są publikowane. Pierwsza to sprawa Nord Stream 2 i krokodyle łzy ukraińskich polityków, że Ameryka wybrała Rosję. Przypominam po raz kolejny słowa Henry Kissingera, który około 50 lat temu powiedział, że Ameryka nie ma wrogów, nie ma przyjaciół, ma tylko interesy. Tylko głupi politycy nie rozumieją słów Kissingera. Również w Polsce niektórzy politycy i płatni, w cudzysłowie, jurnaliści, piszący po polsku, zachowują się jak dzieci specjalnej troski. Amerykańska polityka według słów Kissingera jest realizowana od dawna. Zostało powiedziane i wielokrotnie wcielone w życie. Więc skąd to zaskoczenie? Kolejnym razem zresztą zaskoczenie. Nieważne, głup i tak niczego nie zrozumie. Rosja udostępniła swoje lotniska w Azji dla Ameryki na czas ewakuacji z Afganistanu albo, jak kto woli, wycofywania się z Afganistanu. Jak to będzie z tym wycofywaniem, to nie wiemy, bo walki są bardziej zacięte teraz, niżeli w czasie poprzedzającym decyzję o wycofaniu. Tematu rozwijał nie będę. Natomiast to nie tylko Trump, jak wielu innych polityków z Ameryki, z obu partii, myśli i tak samo czyni jak słowa, które wypowiedział Trump. America first. Prezydent Biden pozostawił i kontynuuje polityczne decyzje Trumpa. Z uwagi na to, że z Polski do Ameryki to duża odległość, więc w Polsce politycy o tym nie wiedzą, ujmując żartem. Ukraińcy na Ukrainie im wcześniej pogonią swoich politycznych zaślepieńców, tym lepiej dla Ukrainy. Politycy z Polski nowe, stare przysłowie sobie kupią. Niczego się nie nauczyli i nie nauczą. Po prostu kurza ślepota. Oczywiście, że temat wymaga osobnego omówienia. Rura Nord Stream 2 niedługo będzie w pełnym rozruchu.
Zapytajcie tych polityków z wyświechtalnymi gębami, gdzie oni żyją, w jakim świecie. Gorsi, oczywiście od polityków, są w cudzysłowie, jak wspomniałem, jurnaliści, piszący po polsku idiotyzmy. Ale do nich też nie można mieć pretensji, bo to ich zawód. Piszą bzdury na zamówienie i odpłatnie. Powtarzam, czy się to podoba, czy nie, do Ameryki nie można mieć pretensji, bo Ameryka uprzedzała, jaką politykę prowadzi i kontynuuje. Politycy zachowujący się jak piękna Afrodyta żyją w czasach Afrodyty. Ja jestem Amerykanom i Niemcom wdzięczny, ponieważ w ciągu kilku tygodni okazało się, że nie można mieć nawet złudzeń opartych na złudzeniach. Ktoś powie, że to, co mówię, to masło maślane, a ja odpowiadam tak samo jak cała wcześniejsza polska polityka prozachodnia. Zachód nas nie uznaje za partnerów, sojuszników. Kawa na ławę, a nie pod ławę. Mówić inaczej, a czynić jeszcze inaczej. Podobno tylko wielbłąd nie zmienia swoich poglądów. Widzimy to w najnowszym wydaniu historii nowożytnej od 1946 roku, Parada Londyńska. Czy nikt nie widzi, że już nawet pozorów nikt nie zachowuje? To jest okropne, ale jednocześnie kawa na ławę. I to też za mało? Bezceremonialnie wielcy, możni i bogaci tego świata wyszli z twarzą wobec siebie, realizując oczywiście własne interesy. Nikt nie zwraca uwagi na jakieś tam mało znaczące, pretensjonalne kraiki, które w mniemaniu bogatych i potężnych nie wiadomo czego się od nich domagają. Kraiki domagają się lojalności i odpowiedzialności, a więc o co chodzi? Niestety, kraiki są tak naiwne jak dzieci wierzące w bajki świętego Mikołaja. Proszę Państwa, mógłbym jeszcze długo o tym mówić, ale to nie jest, jak obiecałem, temat mojego dzisiejszego spotkania z Państwem. Szanowni słuchacze, Władysław Gomułka, określany przez wielu jako najnudniejszy człowiek świata, a jeszcze inni nazywali go furiatem. Wokół Gomułki narosło wiele mitów, zwłaszcza o jego życiu prywatnym. Ludzie z jego bliższego czy dalszego otoczenia niewiele o nim samym wiedzieli. Wszyscy wiedzą, że był komunistą i sam to podkreślał. Mimo to ubierał choinkę i dzielił się opłatkiem z najbliższymi. Jak większość Polaków obchodził Boże Narodzenie i Wielkanoc. Ten sam Władysław Gomułka rozpętał wojnę z Kościołem. Temat tabu do osobnego omówienia. Jakim więc był człowiekiem komunista, który najdłużej w historii PRL trzymał ster władzy? Oceniam, że tematu o Gomułce nie wyczerpię podczas jednego spotkania z Państwem, ale ten zarys, który zaprezentuję dzisiaj, określi spojrzenie na osobę najdłużej sprawującą władzę w PRL. Zapraszam do przemyśleń. Władysław Gomułka urodził się w Białobrzegach Franciszkańskich, obecnie dzielnica Krosna, w rodzinie robotniczej. Ukończył szkołę podstawową i szkołę zawodową. Od 1922 roku pracował jako ślusarz w przemyśle naftowym. W wieku 17 lat otrzymał dyplom czeladnika ślusarskiego. W uzupełnieniu dodam, że wykształcenie zawodowe Gomułki wtedy było poważnym osiągnięciem. Niewielu wtedy ukończyło nawet szkołę podstawową. W dużym skrócie przypomnę drogę polityczną Gomułki. W latach 1922-25 działał w organizacji młodzieżowej PPS Siła, z której został usunięty za krytykę władz organizacji. W czasie okupacji prowadził działalność polityczną. Zainteresowani mogą zapoznać się z ogólnie dostępnymi informacjami. Wszędzie są dostępne książki, no i oczywiście wspaniały internet.
Gomułka w swojej komunistyczno-socjalistycznej działalności stawiał na dużą niezależność polskiej partii i Polski w ogóle od Moskwy. W 1945 roku podczas pobytu w Moskwie interweniował u Stalina w związku z aresztowaniem przez władze radzieckie podziemnego kierownictwa obozu londyńskiego w Polsce. Przykład generał Okulicki i wielu innych. Gomułka argumentował, że było to pogwałcenie suwerenności Polski. Krytykował wielokrotnie praktyki radzieckich organów bezpieczeństwa na terenie powojennej Polski, stwierdzając, cytuję, na terenie Polski organa sowieckie nie mogą robić rewizji ani aresztować. Trzeba żądać zaprzestania tego i wypuszczenia ludzi. Nie mogą ludzie ginąć o tak po prostu. To jest nasza polska suwerenność. Tak mówił Gomułka. 22 czerwca 1946 roku wziął udział w naradzie Gomułka wraz z Bierutem i doradcą sowieckim przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego pułkownikiem Dawidowym, na której omówił techniczne szczegóły fałszowania wyników wyborów, głosowania ludowego. W czasie okupacji i po wojnie pozostawał w ciągłym konflikcie z Bierutem. 25 czerwca 1948 roku do Warszawy przybył minister spraw zagranicznych ZSRR, członek politbiura Wiaczesław Mołotow. Spotkał się on z Bolesławem Bierutem, Hilarym Mincem i Romanem Zambrowskim, którzy naświetlili mu sprawę konfliktu z Gomułką. Niektórzy historycy przypuszczają, że to wtedy zapadła decyzja o odwołaniu Gomułki ze stanowiska sekretarza generalnego PPR. Konflikt Bieruta z Gomułką trwał. Bierut zarzucał Gomułce m.in. odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne, wahania w kwestii powołania biura informacyjnego i jego niejasny stosunek do konfliktu radziecko-jugosłowiańskiego. Bierut skłaniał się bardziej do radzieckiego modelu władzy w Polsce. W dużym skrócie wspomnę, że Gomułka był przeciwnikiem zarządzanej przez Józefa Stalina rozprawy z Komunistyczną Partią Jugosławii. Próbował wbrew woli Stalina samemu mediować w konflikcie Moskwy z Belgradem, z samym Tito. 2 sierpnia 1951 roku podczas pobytu w Krynicy Gomułka został aresztowany wraz z żoną przez grupę funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z pułkownikiem Józefem Światło na czele. I tutaj dochodzimy do przełomowego wydarzenia, ale o tym za chwilę. 5 marca 1953 roku umiera, albo jeszcze inaczej, Józef Wisariowicz Stalin, Józef Dżugaszwili, Gruzin, pierwszy sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i premier. Zbrodniarz odpowiedzialny za prześladowania i śmierć milionów ludzi, którzy nieomal przez ćwierć wieku wszechwładnie on rządził totalitarnym państwem sowieckim. Wśród jego ofiar były setki tysięcy Polaków. Prawa ręka Stalina, Ławrienti Beria, też Gruzin, postępował podobnie jak Stalin, którego Stalin sam nazywał moim Himmlerem. Beria był jednym z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Rezultatem czystek został usunięty ze stanowiska Beria, aresztowany i stracony 12 grudnia 1953 roku. Marginalnie wspomnę, że po śmierci Stalina wybuchło powstanie w Berlinie i innych miastach NRD, również krwawo stłumione.
Kiedy w Moskwie rozstrzelano Berię, odnowiono stosunki dyplomatyczne między Rosją Sowiecką a Jugosławią, zerwane w 1950 roku. Wprowadzono tak zwaną demokratyzację, nazwaną również przezwyciężaniem błędów i wypaczeń. Proszę pamiętać te zwroty. Wracam do Józefa Światło, który osobiście aresztował Gomułkę. Józef Światło, a właściwie Icak Fleszwarb, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w powojennej Polsce, między innymi wicedyrektor Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Po aresztowaniu Berii, obawiając się podobnych czystek w Polsce, w 1953 roku uciekł na zachód podczas podróży służbowej do Berlina Wschodniego. 6 grudnia 1953 roku, już następnego dnia po ucieczce, amerykańskie władze przewiozły Józefa Światła z Berlina do Frankfurtu, a następnie 23 grudnia odleciał specjalnym samolotem do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Waszyngtonu. Światło pozostał w Ameryce do końca swojego życia, żyjąc z pieniędzy amerykańskiego podatnika do dnia swojego zgonu 2 września 1994 roku. Temat rzeka do osobnego omówienia. To ucieczka Józefa Światło zdecydowała o zwolnieniu Gomułki przez władze partyjne w Polsce z więzienia 13 grudnia 1954 roku. Dodam, że Józef Światło występował w audycjach Radia Wolna Europa jako bohater, a przecież był znaczną częścią aparatu przemocy i terroru, wicedyrektor Departamentu 10 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Rok 1953 był bardzo gorącym rokiem w polityce. 6 kwietnia 1956 roku ówczesny pierwszy sekretarz PZPR Edward Ochab poinformował warszawski aktyw partyjny o rehabilitacji Gomułki i oczyszczeniu go z zarzutów wrogiej działalności. Wysłannikom władz partyjnych biura politycznego Gomułka powiedział, że nie wycofa się ze swoich wcześniejszych pronarodowych poglądów, a kilkanaście dni później w liście do biura politycznego zażądał zwrotu legitymacji partyjnej i prawa do wystąpienia na posiedzeniu plenum Komitetu Centralnego. Biuro polityczne wtedy zdecydowało o zwrocie Gomułce legitymacji partyjnej. Poszczególne frakcje w kierownictwie PZPR oferowały Gomułce stanowisko premiera, co jednak ten konsekwentnie odrzucał, dając do zrozumienia, że interesuje go tylko powrót na stanowisko przywódcy partii. Odbył się pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce w końcu czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako wypadki czerwcowe albo najczęściej przemilczane. 21 października Gomułka został wybrany na pierwszego sekretarza PZPR. 24 października 1956 roku wygłosił na wiecu ludności Warszawy na placu Defilad słynne, emocjonalne, 40-minutowe przemówienie zaczynające się słowami, cytuję, towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy. Przemówienie zyskało mu powszechną sympatię, a początek przemówienia przeszedł później do kultury masowej, jak informują źródła. W swojej polityce Gomułka dążył do uzyskania zwiększonej autonomii od ZSSR,
który oraz uważał, że komunistyczna partia Związku Radzieckiego nie ma prawa do ingerowania w wewnętrzne sprawy PZPR. Protestował też, kiedy 16 członków rządu Polski podziemnej zostało wywiezionych do Rosji. Gomułka był straszony przez Chruszczowa w październiku 1956 roku powrotem Stanisława Mikołajczyka do władzy z emigracji w Kopenhadze. Z zapisków wynika, że Gomułka powiedział Chruszczowowi, że tego się nie boi, a jednocześnie dając swoistą wykładnię swojego własnego postrzegania wzajemnych relacji. Gomułka w wielu obszarach nie pozwalał Rosji sowieckiej prowadzić rozgrywek w Polsce. Nie w 100%. 1 listopada 1956 roku podczas spotkania z Nikitą Chruszczowem stanowczo sprzeciwił się interwencji armii radzieckiej na Węgrzech, a w maju 1957 ostro wystąpił w obronie Imre Negi i jego grupy Węgrów. W lutym 1958 roku na naradzie partii komunistycznych w Moskwie delegacja PZPR na czele z Gomułką sprzeciwiła się zamieszczeniu na końcu komunikatu z narady sformułowania, cytuję, ze Związkiem Radzieckim na czele. Słyszycie to? A ilu z was o tym nie wiedziało? Okazuje się, że Gomułka nie bał się. 17 grudnia 1956 roku została podpisana precedensowa w krajach socjalistycznych polsko-radziecka umowa o statusie prawnym wojsk radzieckich stacjonujących czasowo po wojnie w Polsce, kładąca kres bezumownemu przebywaniu wojsk radzieckich na terytorium Polski. Zakładała m.in., że stacjonowanie tych wojsk nie może naruszać suwerenności państwa polskiego i nie może prowadzić do ingerencji w wewnętrzne sprawy PRL-u. Artykuł 1 umowy. Umowa stała się podstawą do innych umów, które regulowały kwestię limitu liczebności stacjonujących wojsk. W marcu 1957 roku PRL zawarła z Rosją Sowiecką umowę repatriacyjną, w wyniku której do końca 1958 roku do Polski powróciło 224 tysiące osób. Jednocześnie strona polska wystąpiła do strony radzieckiej o umożliwienie przewiezienia do kraju, do Polski, około 2000 Polaków przebywających w więzieniach ZSRR. Przy tej okazji pytanie z powietrza. Zapytajcie złotoustnych polityków po 1989 roku, ilu repatriantów sprowadzili do Polski, a ilu repatriantom odmówiono powrotu ze względu na słabą znajomość języka polskiego, chociażby. My znamy takie przypadki odmowy Polakom legitymującym się polskim pochodzeniem od około 120 lat. Aktualnie zamieszkałem na Węgrzech. Pytam, a kogoś to interesuje? Z zapisków historycznych wynika, że Gomułka nie angażował PZPR w konflikt radziecko-chiński, który narastał na początku lat 60. ubiegłego stulecia. Uznawał, że pod płaszczykiem konfliktu ideologicznego kryje się kolizja mocarstwowych dążeń obu krajów. Pierwszy sekretarz skłaniał się do przypisywania części odpowiedzialności za kryzys stronie radzieckiej. Niesamowite. Gdyż niedostatecznie respektuje ona państwowe interesy Chin i nie traktuje ich jako równorzędnego partnera.
Stąd m.in. sprzeciw Gomułki wobec planów Chruszczowa z 1963 roku dotyczących przyjęcia do Układu Warszawskiego Mongolii, co mogłoby być uznane przez Chiny za krok wrogi. Widzicie sami niezależną politykę zagraniczną. Zobaczcie te cuda na patyku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tu jest wielka niezależność, prawda czy nie? Szanowni Państwo, ponownie pytam, jak oceniacie postawę polityki zagranicznej złotoustnych polityków z Polski obecnie w kontekście tego, co mówią o polityce zagranicznej Gomułki? Przypominam, że interwencja rosyjska na Węgrzech miała miejsce w 1956 roku. Czy uważacie, że w Polsce nie byłoby to możliwe? A kto by Rosji Sowieckiej tego zabronił? Dzisiejsi politycy śpiewaliby piosenkę bez nut o sojusznikach i partnerach. Ciekaw, jaką piosenkę śpiewają Ukraińcowi Zełenskiemu, który odziedziczył kryzysową sytuację. A może Zełenski zmądrzeje? Pożyjemy, zobaczymy. Radziecki aparat partyjny nie akceptował w PRL w wydaniu Gomułki przede wszystkim trzech odmiennych od wzorcowego systemu radzieckiego, między innymi dopuszczenia do znaczącej roli Kościoła katolickiego, prywatnego rolnictwa oraz liberalizmu w sprawach kultury. Ambasador Polski informował, że radzieccy oficjele nie są w stanie zrozumieć, dlaczego władze polskie w Polsce dopuszczają się tolerowania nieortodoksyjnych postaw kulturowych młodzieży w Polsce. Krytykowali prawo liberalizujące dopuszczalność przerywania ciąży w Polsce. Już w tym momencie dodaję, że nie wiemy, na ile ten argument miał świadczyć o niezależności od Moskwy. O moralnym aspekcie mówił nie będę, bo to jest oczywiste. W tym samym czasie podejrzliwość Moskwy wywołały rozwijające się kontakty gospodarcze i kulturalne Polski z Zachodem. Czy o tym wiedzieliście, szanowni Państwo? Ilu z Was o tym nie wiedziało? Tylko pytam. Proszę Państwa, to właśnie rząd Władysława Gomułki podpisał umowę 16 lipca 1960 roku. Zapraszam na YouTube do ponownego zapoznania się z moim opracowaniem. Umowę, która dla sprawujących obecnie rządy w Polsce nie jest wiele warta, ponieważ nikt, absolutnie nikt nie chce się głośno i publicznie na ten dokument powołać. Podałem kilka z bardzo wielu przykładów postawy Gomułki i rządzących wtedy. Są też inne dokumenty dostępne w języku polskim i angielskim. Chętnych zapraszam do lektury. Teraz pytam o te procesje z Ameryki, z Departamentu Stanu i z Izraela, kiedy PiS chce dokonać czynności poprawczych. Skąd tak na dobrą sprawę ustawę pisowską, że tak to nazwę, uśmiercą, bo dokonano już tylu poprawek, że niewiele pozostało z oryginału, o czym wspomniałem na YouTube. Pytam złotoustnych i nawiedzonych, czy to, co obserwujemy teraz w Polsce, można nazwać niezależnością? Po prostu pytam. Jeśli oczywiście cenzor, moderator YouTube pozwoli na niezależne opiniowanie, to już teraz uprzedzam, że nie chcę dyskusji o nowelizacji ustawy z czerwca bieżącego roku, której już prawie nie ma. Powtarzam, dyskusji w tym temacie, w tym opracowaniu proszę nie prowadzić.
Szanowni Państwo, Władysław Gomułka pozostaje tematem niewyczerpanym, bo nawet nie doszliśmy do roku 1968, kiedy dokonano tak zwanych innych czystek, nad którymi po 50 latach płakali dzisiejsi politycy z Polski. Oficjalnie o tak zwanych czystkach mówiono ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra. To wydarzenia 1968 roku spowodowały, że Gomułka musiał odejść. Jedyny przywódca w PRL-u, który złodziei karał najwyższą karą, a Polski nie zadłużył, tak jak dobroduszni wyzwoliciele po 1989 roku. Następne 2-3 pokolenia Polaków tego nie spłacą. Prowokacyjna śmierć Janka Wiśniewskiego, niesionego na drzwiach, zamknęła etap sprawowania władzy przez Gomułkę. Powtarzam, że temat nie jest jeszcze wyczerpany. Pozdrawiam bardzo serdecznie mieszkańców Górnego Śląska i uczestników pokojowego marszu w Katowicach, którzy przybyli na ten marsz z całej Polski. Niech żyje polski Górny Śląsk i jego mieszkańcy. Szanowni Państwo, na 11 września w tym roku zaplanowany jest w Warszawie wielki protest zawodów medycznych. Proszę Państwa, alarmuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, że mniej lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców od Polski jest obecnie tylko w Albanii i Bośni i Hercegowinie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z Państwem, a temat będzie kontynuowany i uzupełniany wydarzeniami bieżącymi, które nie mogą czekać, chociażby odbyta niedawno olimpiada, albo inaczej coś na kształt olimpiady. Podobno będą nowe testy na olimpiadzie. Pozdrawiam wszystkich, łącznie z opiekunem naszego kanału i jak zawsze zapraszam na YouTube. Dziękuję za spotkanie.